rozumiem, że tu jesteśmy już troszkę bardziej u siebie, tak? Na tym kawałku. Tak, tu jesteśmy, to jest już nasza ziemia. No, to byłaby ta już. Trzeba być u siebie, nie ma rady. Wziął pomysł na to, żeby tutaj zakupić działkę, stworzyć po pierwsze to wydarzenie, a po drugie w przyszłości cały tutaj Park Pamięci o Jedwabnym. Kiedy kilka lat temu zrozumiałem, jak wielkim kłamstwem jest historia Jedwabnego, oczywiście wiedziałem od początku, bo każdy, kto funkcjonuje w domenie publicznej, wiedział od zawsze, że to nie Polacy mordowali Żydów, tylko Niemcy. Natomiast skala kłamstwa, przyznaję ze skruchą, nie była mi znana. Dopiero gdzieś jakieś 7-8 lat temu zrozumiałem, jak olbrzymia jest ta skala, że w zasadzie nic, ale to absolutnie nic w narracji Jana Tomasza Grossa nie jest prawdą. Zrozumieliśmy, że tu się toczy batalia o przyszłość naszych dzieci, o przeszłość naszych bohaterów, o nas samych. A zatem szukaliśmy pomysłu, co możemy z tym zrobić. I znaleźliśmy taki pomysł. Dotarliśmy do człowieka, który jest właścicielem tej ziemi. Udało nam się go przekonać, a był to długi marsz, by nam tę ziemię sprzedał. To jest de facto już praktycznie nasza ziemia, mamy wszystkie akty, mamy wszystkie materiały, tam jeszcze toczy się pewne postępowanie spadkowe, ale mamy wszystkie umowy zabezpieczające, wpłaconą zasadniczą część pieniędzy, jeszcze została tylko końcówka. Można powiedzieć, że to jest nasza ziemia. To jest ten teren, na którym chcemy zbudować pomnik. Tym pomnikiem będzie takie miejsce pamięci, gdzie będzie 7 stacji, które opowiedzą o relacjach polsko-żydowskich na przestrzeni dziejów. Będzie to historia spisana w języku polskim, angielskim, żydowskim i ona dojdzie do pomnika prawdy, który będzie w centralnym punkcie, który to pomnik opowie, co wydarzyło się tutaj, o tej tragedii w Jedwabnym, o losach Polaków i Żydów na tej ziemi od 1939 do 1945 roku. I będzie to historia zupełnie odwrotna od tej bajki, którą opowiadają Żydzi, bo będzie to historia dla odmiany prawdziwa. Tu jest ta prawda, tu jest, można powiedzieć, też takie źródło i prawda, która jest tam parę metrów pod ziemią, wiesz, i to jest niesamowite. Ja dzisiaj też podawałem przykład właśnie człowieka, który 2000 lat temu powiedział, cóż to jest prawda, nie? To jest właśnie to, że ja tak przynajmniej czuję w sercu swoim, że jak poznamy Boga, to poznajemy prawdę. I dziś jest super, bo nas jest więcej tutaj niż Szudrych zebrał tam koło miejsca, gdzie była stodoła. I tak trzymać. I to naprawdę mam nadzieję, że uda nam się odkłamać tę historię i pomagać nam, historykom. Polacy muszą wiedzieć, że to Jedwabne to ogromne kłamstwo po prostu, w które nie wolno wierzyć, bo fakty są inne. I tyle, to jest najważniejsze. Każda taka inicjatywa jest bezcenna, bo po pierwsze mamy miejsce, gdzie się można zbierać, po drugie manifestujemy właśnie tu, a nie gdzie indziej. Bo to można zrobić w jakiejś sali w Warszawie, w Kielcach, w Katowicach, cokolwiek, to nie będzie miało tego znaczenia. Tu właśnie, na miejscu, i to się powinno odbywać nie raz w roku, ale często. Panie majorze, jest pan człowiekiem, który zrobił olbrzymią kwerendę, jeśli chodzi o Jedwabne. Jest też pan współautorem filmu, pomagał Wojciechowi Smolińskiemu w tworzeniu. A jak wyglądało tutaj pomysł, który się zrodził, zrodzenie tego pomysłu właściwie, żeby tutaj stworzyć taki polski pomnik pamięci narodowej, jeśli chodzi o Jedwabne? To jest pomnik polskiej pamięci, polskiego właściwie kłamstwa, bo część elit politycznych i właściwie większa część elit politycznych potwierdza wersję żydowską, która uważam, że jest kłamliwa. Na podstawie tych dokumentów, którymi dysponujemy w tej chwili, można śmiało postawić tezę z pracy kierowniczym oddziałów niemieckich, prawda? Czy udowodnimy, że był to Szaper, czy inne jednostki, nie ma to tutaj większego znaczenia. Ten pomnik jest potrzebny po prostu, żebyśmy pamiętali o tym miejscu.
miejscu pamiętali o tym kłamstwie, bo to kłamstwo jakby rozlewa się na wiele dziedzin naszego życia, a kłamstwo historyczne jest najgorsze, bo jeśli będziemy budowali naszą przyszłość na kłamliwej historii, to nigdzie nie dojdziemy jako państwo, jako naród. Of Israel is going to finally admit that there wasn't a Polish crime, it was German crime here. And when are you going to stop blaming Polish people for this terrible crime? I'd like to ask Mr. Ambassador for their reply. To, że Państwo tutaj jesteście w ten upalny dzień, niektórzy pokonali po kilkaset kilometrów, niektórzy przyjechali z zagranicy, to znaczy, że to, o czym chcemy dzisiaj mówić, ma dla Państwa znaczenie, że to Państwa obchodzi, że to jest dla Państwa ważne. Z całego serca za to dziękuję. Wierzę, że uczestniczymy w wydarzeniu, które może być punktem zwrotnym, które może być tym pierwszym kamieniem, który uruchomi lawinę. Dlaczego pan przyjechał dzisiaj do Jedwabna? No przyjechałem, pierwszy raz to jestem, szczerze muszę przyznać. Zaciekawiło mnie to całe przedsięwzięcie tutaj Wojciecha Sumlińskiego i chciałem zobaczyć, jak to wszystko się odbywa, czy naprawdę ta prawda jest tak zakłamywana, jak o tym mówią w mediach, oczywiście mediach, które nie są tak znane i sławne, tylko bardziej niszowe. I przyjechałem w związku z tym to wszystko sprawdzić, potwierdzić, czy tak jest. I faktycznie wydaje mi się, że to wszystko idzie ku złemu, co się dzieje, dlatego dzięki Bogu Wojciech Sumliński tutaj zakupił teren, jest w trakcie kupna tego terenu obok pomordowanych Polaków i Żydów, więc mamy nadzieję, że to wszystko wpadnie na dobry tor i będzie tak, jak byśmy tego wszyscy Polacy, oczywiście nie mówię to w cudzysłowie, tylko głośno, Polacy chcemy. Bo całym sercem jestem za prawdą dla Polski. Przede wszystkim. Jestem, jakby powiedzieć, można w ten sposób zobligowany do tego, dlatego że mój dziadek był żołnierzem wyklętym. Nie będę opowiadał teraz jego historii, ale jeszcze jako małe dziecko pamiętam, w jaki sposób moja rodzina była prześladowana. Ja pamiętam to jeszcze koniec lat 70., kiedy byliśmy prześladowani. Ponieważ bardzo lubię prawdę, w tym miejscu dochodzimy do tego, odkrywamy ją. Jest wielu ciekawych prelegentów, osoby, które są mega zaangażowane w ten temat. Mam taką szczerą nadzieję, że po prostu wspólnie dotrzemy do tego, co jest właściwe, czyli do sedna sprawy, do sedna prawdy. Uważam, że trzeba znać polską historię i uważam, że nie trzeba jej zakłamywać, a co ważne, należy przekazywać ją młodym pokoleniom. Ja tu się urodziłem i w 2001 roku, jak ta książka wyszła z sąsiedzi i tu pan Kwaśniewski przeprasza w imieniu narodu polskiego, poczułem się urażony. Jak on może za mnie przepraszać? Jak on może? Ja znam prawdę, jaka tu w Wietnamie była. Tu się urodziłem. Prezydent nie ma wątpliwości, że zbrodni przy hitlerowskiej inspiracji dokonali Polacy. I że są oni winni nie tylko wobec żydowskich sąsiadów, ale także wobec polskiej historii i polskiego narodu. Wszyscy bądźmy dziś mieszkańcami Jedwabnego. Poczujmy się nimi. Pozostańmy we wspólnym z nimi poczuciu żalu, rozpaczy, wstydu i solidarności. Ale to miejsce jest tu, w Jedwabnym. I chodzi o to, aby przestało dzielić, a zaczęło łączyć. Jest to możliwe, bo jak mówił ambasador Izraela, można było spotkać różnych sąsiadów. To, co dziś wydarzyło się w Jedwabnym, będzie jedną z najpiękniejszych kart w historii Polski i świata. Jeszcze chwila, moi drodzy, to już długo nie potrwa. Jeszcze przez chwilę to kłamstwo będzie triumfować. Jak jest kłamstwo, to jest i ojciec kłamstwa. Ale za chwilę to kłamstwo, moi drodzy, będzie obnażone i prawda ujrzy światło dzienne. Ale to od was, od nas wszystkich zależy, czy będziemy odważnie szli z tą prawdą, z tymi wartościami i nie będziemy się wstydzili właśnie tego, co najważniejsze. Bo zawsze, moi drodzy, zwycięstwo przechodzi przez krzyż, nie inaczej. Będzie możliwa ponowna ekshumacja, wznowienie ekshumacji w Jedwabnym?
W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to na pewno nie, bo na to nie pozwolą. A dlaczego nie pozwolą? To jest to samo, co Ukraińcy. Nie pozwolą, bo wtedy wyjdzie na jaw to, czego oni sobie nie życzą. Tak samo Żydzi sobie nie życzą, żeby z sytuacji wyszło coś innego, niż oni opowiadają. A wiadomo, że coś innego wyjdzie, bo nawet ta próba, która została zapoczątkowana, ekshumacja, pokazała, że nic się nie zgadza, że wszystko jest nieprawdziwe. No nie chcę tutaj pana ani państwa łudzić, którzy nas oglądają, że to jest możliwe, jeśli nie zostało to zrobione przez 8 lat PiSu, prawda, gdzie i Ewa Kurek zbierała podpisy i były naciski wielu środowisk, a także właściwie tak naprawdę to jest przecież podstawowa realizacja zadań prokuratury, żeby to ekshumację przeprowadzić, żeby zakończyć. Jeśli tego nie zrobiono, to obawiam się, że w tym momencie nie. Chyba, że dojdziemy w przyszłości do takiego, powiedzmy, do takiej układanki politycznej, gdzie ktoś naprawdę będzie chciał to wyjaśnić, ale pamiętajmy o tym, że opór międzynarodowych środowisk żydowskich, szczególnie amerykańskich, będzie bardzo, bardzo silny, bo to zaneguje całkowicie przez tyle lat pielęgnowane kłamstwo. Musimy to zrobić, wiesz, to jest tylko kwestia czasu, to jest kwestia rządu, który będzie w przyszłości, czyli perspektywa może 2 lat, może 3,5 roku, nie wiemy. Dużo mówi osób, że wiele osób mówi, że mogą być wcześniejsze wybory. No ja w to wierzę, że może taka sytuacja się wytworzyć w Polsce wcześniej niż później, no a docelowo 3,5 roku. Ja myślę, że to będzie ten czas przebudzenia. My, ale także Ruch Obrony Polaków, którego stanowimy część, będziemy walczyć o to, by doprowadzić do ekshumacji, bo ta ekshumacja, jak mówi Małgorzata Grupa, ziemia nie kłamie, ziemia nie ma poglądów ani politycznych, ani żadnych innych. Ona po prostu skrywa prawdę. To w ziemi leży ta prawda, w polskiej ziemi, 30 metrów od tego miejsca, gdzie się tu znajdujemy. Wydobędźmy tę prawdę, wszystko stanie się proste. Myślisz, że to jest możliwe, żeby ekshumacje zostały wznowione? To jest trudne, ale konieczne. Ten rząd, który jest dziś, oczywiście tego nie zrobi. Poprzednie rządy też tego nie zrobiły. Ale kto wie, może będzie następny rząd, który zdecyduje się na ten fundamentalny dla naszej przyszłości i zrozumienia naszej przeszłości i prawdy naszej przeszłości krok. To jest konieczne. To nie jest potrzebne, to jest po prostu konieczne. I dlatego my musimy do tego doprowadzić. A to miejsce, gdzie jesteśmy, będzie wielkim wyrzutem sumienia, będzie wołaniem o tę ekshumację, bo my stąd już nie odejdziemy. Każdy, kto przyjdzie do tego miejsca, miejsca autentycznej tragedii, do tego miejsca obok, ale tragedii instrumentalnie wykorzystywanej do zrobienia z nas nazistów i z naszego narodu, narodu morderców. Wierzę, że zajrzy także w to miejsce, gdzie przeczyta w 3 językach inną historię, dla odmiany prawdziwą. A zatem to miejsce będzie wielkim wyrzutem sumienia. Wierzę, że kropla drąży skałę, cierpliwą gutuje kamień na miękko. Doprowadzimy do tego. Nie kłamie. Polacy zabili tych biednych swoich współmieszkańców z Jedwabna i Sokoli. Ale są świadkowie, że to Polacy? Proszę pana, jeżeli nie ma świadków, że Niemcy. Ile mamy lat od zbrodni? Świadkowie, jeżeli żyli, to już nie żyją. Naturalnie zmarli. Jestem tu po raz któryś w Jedwabnym, co nie, roku przychodzi pani, która była małą dziewczynką, która pamięta dokładnie wszystko i nie żyje. Jestem przekonany, bo panowie pewnie IPN znacie, badania IPN, który przez 8 lat nie był po stronie demokracji, ale był po stronie władzy. Mógł to dokładnie skorygować. To nie ma wspólnego nic z PiS-em, bo to kłamstwo ma dłuższe nogi. Ma dłuższe nogi. Nie chcę tu oparte głowić. Jedno jest to niestety my, Polacy, dokonaliśmy tej zbrodni. Nie my, Polacy, dokonaliśmy tej zbrodni. Teraz w Izraelu prawie 60% Żydów uważa, że to Polacy mordowali Żydów razem z Niemcami. Dlaczego to się dzieje? Z bardzo prostego powodu. W Polsce jest najwięcej mienia bezspadkowego, szanowni państwo. A kat nie może dziedziczyć po swojej ofierze. Więc jeśli Polacy byli katami, no to nie mogą tutaj zarządzać tą ziemią, tymi kamienicami, budynkami, miastami. A skoro Auschwitz stworzyli Polacy, jeśli jest to nieprawda, to w takim razie dlaczego mordowali Żydów Jedwabnem? O to tutaj chodzi, szanowni państwo. A jakie są realia historyczne? Realia historyczne są następujące. 2 września 1939 roku do Jedwabnego wkraczają Niemcy. Ze znaną tylko sobie subtelnością palą synagogę. Wychodzą stąd, przychodzą tutaj
Rosjanie. Do Rosjan, tak jak Wojciech Sumliński wspominał, dołączają się również Żydzi, stąd pewne animozje, konflikty, bo my Polacy nienawidzimy zdrajców, no a tacy znaleźli zdrajcy również wśród naszych sąsiadów żyjących obok nas w Jedwabnem się znaleźli. Rosjanie byli półtora roku w Jedwabnem. 23 czerwca 1941 roku Rosjanie wycofali się i wkroczyli tutaj ponownie Niemcy. 23 czerwca, 3 tygodnie przed 10 lipca mordem w Jedwabnem. 10 lipca od strony Wizny i Łomży Niemcy otaczają Jedwabnem. I później 11 lipca tworzą getto, które trwa tutaj do listopada i wywożą później wszystkich Żydów do Treblinki. Dlaczego istotne są te daty? Z tego powodu, że skoro byli tutaj Niemcy, to Polacy nie mogli trzymać broni, ponieważ Polak w obecności Niemca nie mógł posiadać broni, a o czym na pewno opowie dr Ewa Kurek i Małgorzata Grupa, która prowadziła ekshumację tutaj, 30 metrów od nas, tam w stodole leżą niemieckie łuski, 10 centymetrów pod powierzchnią ziemi tylko. Dlatego nie możemy pozwolić na to, aby nieustannie nas oskarżano. Dlatego potrzebna jest ekshumacja, szanowni państwo. Czy myśli pan, że ekshumacja w Jedwabnem powinna zostać wznowiona? No oczywiście, że tak. Ja mam rodzinę, moja rodzina pochodzi w ogóle z okolic Kazimierza Dolnego i tam jest podobny problem z tymi garbatymi nosami. Także to wszystkie rzeczy są blokowane i tutaj chodzi o to, żeby prawda nie wyszła na jaw, bo wiadomo, Polak nie jest tutaj żadnym panem u siebie na Włościach, tylko to jest tak skonstruowane prawo, jak ktoś interesuje, to może sobie zobaczyć, że prawo cywilne, karne, prawo rodzinne jest skonstruowane przeciwko rzeczywiście Polakom. To w ogóle jest poza dyskusją. To jeśli mówimy o prawdzie, no to jeśli dążymy do prawdy, no to prawdę wszelkimi sposobami powinniśmy dążyć do niej i ją udowodnić. To jest poza dyskusją. No oczywiście, dlatego tu jestem. Gdybym tak nie myślał, to by mnie tu nie było. Zdecydowanie tak, ponieważ to pokaże, jaka była prawda, tylko prawda się liczy. Ta ekshumacja, która ewentualnie była powstrzymana, warto byłoby, żeby ona się odbyła, bo chociażbyśmy się dowiedzieli, odkryli tego rąbka tajemnicy, czy tak naprawdę było, bo tak naprawdę w 3/4% już wiemy, że było tak, jak mówią badacze tego terenu. Zresztą zostały odnalezione łuski, które były sygnowane znakiem SS. To już mówi samo za siebie, więc Polacy raczej nie dostawali takiej amunicji i takiej broni, żeby strzelali w plecy lub w głowę Polakom lub Żydom. Jest prawda, że w judaizmie można dopuścić do ekshumacji. No bo w 1949 roku przeprowadzono ponad 20 ekshumacji żydowskich. No więc, natomiast tutaj ktoś wciskał nam, to znaczy naszym rządzącym, że nie można robić ekshumacji, że to jest niezgodnie z ich religią niby. I my poddajemy się. A myśli pan, że powinna być przeprowadzona ta ekshumacja? Oczywiście, że tak. Dlatego, że tam już łuski były niemieckie, ze broni niemieckiej, które były odkryte tutaj. A poza tym, no tak jak powiedział tu kolega, ilość tych spalonych w tej małej stodole, w stodole, ona musiała mieć chyba 10 pięter, ta stodoła. To mnie zabolało, że Żydzi oskarżają nas, że 1600, 400, 340, 800 i tak dalej. Tamtego roku 2001 działam i chcę tej prawdy. Prawda leży tam w tej stodole. Tam było 50 Żydów. Przynieśli ten pomnik, Niemcy ich zabili, wrzucili do grobu, zasypali, potem 110 było, wracało 60. Wracało tu do Gnali i do Sedowu, to jeszcze tam 8, to w sumie zginęło 168. I rząd polski niepodległy powinien to zrobić, komisję ustalić, raz na zawsze tyle zginęło. Trzeba doprowadzić mniej więcej do ekshumacji Jedwabnu. Nie będzie bez tego wolnej, bezpiecznej i mającej perspektywy wybicia się na suwerenność i utrzymania niepodległości Polski. Nie będzie. Ekshumacja w Jedwabnem jest warunkiem sine qua non polskiej
suwerenności i niepodległości. Podczas takiego bardzo krótkiego, może dla niektórych długiego wywiadu, starałem się udowodnić, przedstawić fakty, że to Niemcy zrobili, że sprawcami, wykonawcami były oddziały niemieckie, jakbyśmy je nazwali, czy Einsatzgruppe, jak tutaj nazwa pada, czy Einsatzkommando, bo to było raczej komando, które pod dowództwem Schäpera, tak jak mamy to w dokumentacji określone. Nieważne, to nie jest istotne. Ważne, że oddziały niemieckie, które to zrealizowały. Ja przedstawiłem przecież cały jakby cykl dowodów, jeśli chodzi o dokumentację niemiecką, jak to było planowane jeszcze przed 22 czerwca 1945 roku, czy 1941 roku, czyli przed inwazją na Związek Radziecki, prawda? To było coś takiego było zaplanowane i to miał być modus operandi pewnych oddziałów, które po prostu realizowały to i realizowały to tutaj na Podlasiu, bo nie będziemy tego rozszerzać przecież o inne państwa. Mord w Jedwabnym jest to zbrodnia specjalistyczna, która jest własnością, jeśli chodzi o pomysł, wykonywanie niemiecką. Od września 1939 roku, od pierwszych dni II wojny światowej na ziemiach polskich, Niemcy to robili systematycznie, aż do kwietnia 1945 roku. Palili ludzi żywcem w obiektach, w szkołach, w stodołach. To robili oni. Polacy tego nie robili nigdzie i za każdym razem była to zbrodnia niemiecka. Dlaczego w tym jednym miejscu mielibyśmy zrobić to my? W jednym, dwóch zdaniach, jaka jest prawda o mordzie w Jedwabnym? No, prawda jest taka, że profesor Małgorzata Grupa, dziś profesor, wtedy doktor, wydaje mi się, albo magister nawet, ze swoją grupą archeologów dotarła do warstwy, w której znalazła 45 czy 6 pocisków niemieckich Mauserów. I tyle. I teraz Żydzi próbują mówić światu, że Polacy strzelali do Żydów niemieckimi nabojami w roku 1941. No nie trzeba być historykiem, żeby wiedzieć, że gdyby Polak wyciągnął jakąkolwiek broń przy Niemcach, to byłyby to jego ostatnie sekundy. Więc no ja jako historyk wiem, że historia jest najstarszą nauką. 2500 lat. I zawsze prawda wychodzi na wierzch. Bardzo się cieszę z tego powodu, że Wojciech Sumliński tutaj zakupił tę działkę, gości nas tutaj. Gości nas tutaj, jak już stworzy tutaj całe to miejsce, o którym mówił, to polscy oficjele będą mogli wybrać, czy reprezentują polską rację stanu, polski interes narodowy, czy całują po butach Żydów 30 metrów dalej. Jako rzecznik prasowy Ruchu Obrony Polaków zaprezentuję stanowisko w sprawie Jedwabnego. Szanowni Państwo, mordu w Jedwabnym dokonali Niemcy, nie Polacy. Dziękuję bardzo. Był rok mroczny, 1981. Pan Andrzej Sobczak napisał słowa do piosenki Lombardu Przeżyj to sam. Brzmi to mniej więcej tak. Ktoś inny zmienia świat za ciebie. Nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przerwa później, a speaker cedził ostre słowa, po których nagła zbierała złość. I zaczął we mnie gniew kiełkować. I pomyślałem, milczenia dość. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. I to jest odpowiedź na wszystko. Ja więcej nic powiedzieć nie mogę, bo tu zawiera się wszystko. I to jest przesłanie do tych wszystkich, których tutaj nie ma, albo nie wiedzą, że powinni być, ale naprawdę być powinni. Ten program, wydawnictwo, filmy, wszystkie nasze akcje są możliwe i powstają tylko dzięki waszemu wsparciu. Możecie nas wspierać na portalu Patronite.
że możecie zostać naszymi patronami, dobroczyńcami i nas wspomagać, tam wszystko sobie przeczytacie. Możecie też, odwiedzając moją stronę www.gadowskiwitold.pl, wpłacać bezpośrednio, tam jest zakładka mówiąca o wsparciu. To ma dwojaką wartość. Po pierwsze, niebagatelną wartość finansową, ponieważ nie bierzemy od nikogo pieniędzy i musimy się sami utrzymywać i za zebrane pieniądze czynić nasze produkcje. A po drugie, daje nam to realne wsparcie duchowe. Dlatego, że jeżeli ktoś poświęca swoje pieniądze, zadaje sobie trud, żeby nam wpłacić, to znaczy, że nas rzeczywiście popiera. Nie tylko klepie po plecach i mówi fajnie, fajnie, ale włącza się w naszą społeczność. Zapraszam do tworzenia Wyspy Wolności, która dzięki Wam może się rozrastać.